No witam moi drodzy, jestem Majest, tutaj zagrajemy w Gothic 2 Noc Kruka. Jednak postanowiłem, że się cofnę tutaj jeszcze, ponieważ jak pamiętacie, z Gorna poszliśmy tam dalej, od razu na smoka i zabiliśmy ostatnio smoka kamiennego, to postanowiłem, że jeszcze tutaj zobaczę, co jest tutaj. I ewentualnie powybijam, jak coś znajdę, no właśnie, czyli jaszczuroczłeki znaleźliśmy. Jakąś jaskinię, wow, w której są kolejni jaszczuroczłeki. To jest zawsze trochę expa, a jednak exp potrzebne nam, żeby się podszkodzić do smoczej zguby i później będziemy szkolić sobie dwuręczną. Jednak może się przygrupuję na tą dwuręczną, bo jest o wiele lepsza. I wtedy może będę ciachał jeszcze lepiej niż do tej pory. O, w miarę ładnie tutaj pocisnąłem. Co my tu mamy? Jakiś fajny lot. Długi miecz, mikstura, skrzynka, długi miecz. Większa miksa wezmę. Tamtą małą nie biorę. Tak jak już mówiłem, teraz małych mikstur już nie biorę, bo po co? Po co mnie to? I co my tu mamy? Kufercio. Lewo, prawo, lewo, prawo i mamy tutaj śmieci. Zadowolony. A jak pamiętacie, w jedynce mieliśmy tutaj taki młot do zdobycia, którym zabiliśmy w golema. Jej. Który właśnie stał tam na drodze do tego całego, do tamtej całej miejscówki, gdzie był smok. Dobra, zapis. Jeszcze tamtą grupkę trzeba wybić, tylko trzeba uważać tutaj na tych po prawo, żeby czasami się grupa nie rzuciła od razu. O kurde, od razu się grupa rzuciła, wszyscy. Ale w sumie nie najgorzej wyszedłem z tego. No, zapraszam pana. Jakie tutaj stoję? To jest jakieś zaskoczne chyba, a nie, to jest... Czekajcie... Tu są tereny, gdzie jest smok ognisty. To już tutaj na razie się nie zagłębiamy. Smoka ognistego sobie załatwimy potem. Bo mam szczęście, że mnie golem nie wypieprzył, bo jakbym gdzieś źle poleciał, to bym miał lipę teraz. Tu jest, jak pamiętacie, ta stara wieża Xardasa. Do niej też można chyba wpłynąć, nie wiem czy można, czy nie. Ale normalnie w Gothicu 1 można było wpłynąć chyba. Że potem można to sprawdzić. Ale to potem, tak jak mówię. Taki zwój pilnowali. I możemy jeszcze zobaczyć, czy u Gorna można mu powiedzieć, że pokonaliśmy smoka, czy coś w tym stylu, może jakieś dodatkowe expy. Jak ja mówię, ja no muszę expy zbierać, no kurde, chcę. Bardzo dobry sobie bezimiennego rozwinąć, będzie wielobranżowy, będzie się posługiwał jednoręcznymi dobrze i dwuręcznymi. Przynajmniej taki mam zamiar. Kamienny smok. Od jakiego? Tak. No i dobrze. No a co do łuków i kuszy, no to jest bezimienny strzelcem, czyli taki zamierzony cel. I w sumie, no jak na razie postać ogarniętą mam. No a tutaj nic ciekawego u tego pana. No dobra, tu w sumie nie ma co wracać, bo tu już nic na drodze nam nie stoi do pokonania, bo zabiliśmy wszystko, co prawda. I możemy teraz się wrócić do... Teleportacja do zamku, będzie szybciej nam. I teraz musimy naładować sobie oczywiście oko i nosa, żeby spotkać się z kolejnym smokiem. Czyli wróć. To będzie... Ponownie naładuj oko i nosa. Dobra. No i musimy teraz odnaleźć kolejnego smoka. I teraz myślę, że udamy się na ognistego smoka, bo jest moim zdaniem najbliżej. Wow, tu trochę spadło mi się. Ciekawy jestem, czy jakieś orki naokoło się porespiły, ale pewnie znając życie porespiły się.
że po malutku też się będziemy sobie tutaj wybijać, te potworki. Teraz można powiedzieć, że całą gruncią dolinę możemy sobie powybijać po malutku. Te miejscówki, gdzie były smoki, właśnie też będziemy się starać wszystko ładnie tam powybijać. Tu chyba polnych bestii się nic nie zrespiło. Tu trochę zębaczy widzę się pojawiło. Także lecimy, lecimy kolejnego smoka. Co do ogarnięcia, jeżeli chodzi o jakieś łuski i tak dalej, to chyba wszystko mam, bo umiemy pozyskiwać serca, umiemy pozyskiwać krew i smocze łuski, czyli prawdopodobnie wszystko, co możliśmy się nauczyć, nauczyłem się, jeżeli chodzi o smoki, czyli resztę punktów musimy wymaksować sobie siłę, no w sumie musimy, ja chcę sobie wymaksować siłę, żeby nosić tą smoczą zgubę i wtedy będziemy się szkolić w broni dwuręcznej. No chodź, panie orku. No tu jest miecz Ferosa, czyli tego typa, jeżeli chodzi o tych. No to jest miecz tego typa z tej całej ekipy. Acapulco. Dobra, atak orków na mnie idzie, widzę. Natarcie orków. No, mało brakowało, żebym padł, ale się udało, także uleczmy dwa zwoje się. Dwoma zwojami znaczy się, po polsku, po polskiemu. No i najpierw załatwimy tutaj tą dolną sytuację. Też się widzę, orków porespiło, także w sumie dobre miałem plan, żeby ich powybijać. Jak byłem tutaj w trzecim rozdziale jeszcze. Bo teraz nie mam takich wielkich grup orków. Bo te, z tymi większymi grupkami bym miał, mógł mieć większe problemy. Wow. Ale tu nasarało tych orków. W połączeniu z tamtymi, co bym nie powybijał, no to naprawdę te armie tu orków by były ogromniaste. Także w sumie sobie ułatwiłem grę, można powiedzieć teraz, tak? No ale mniejsze o to. Orkowie w sumie tak czy siak w tym pancerzu mi dużo damage'u nie robią, ale coś tam robią. Wiele nie robią, ale coś robią. Kolejne wargusie kochane. Dobra, tu zaraz ogarniemy sobie, bo to są kurde te cholerne jaszczury ogniste. Mam nadzieję, że jakoś w miarę sobie z nimi poradzę. Może pojedynczo je. O, i myślę, że pojedynczo to jest sensownie ich pozabijać. No i został chyba mi jeden ognisty jaszczur już tylko. No i pozostaje nam tylko dostać tam do góry, gdzie spotkamy kolejnego smoka, który tym razem będzie to smok ognisty. Siarczysty, pioruny siarczyste, niech się wo, yeah. Stachu normalnie. Myślę, że tu gdzieś jest jaskinia, bo z tego co pamiętam, to jakaś mała jaskinka była chyba, ale
W sumie tam nic wartościowego nie było. Tu mam jakąś miksturę. No i zobaczmy, zobaczmy. Przeważnie przy smokach nam ktoś pomaga, no ale tym razem chyba będziemy musieli sami sobie poradzić. Tam mamy jeszcze golema, patrzcie, tu mamy jaszczuro ludzi trochę. Chyba podleczymy się. Troszkę tak zauważyłem, że jak są przeciwnicy tak pod z górki na mnie, to moje bezimiennemu jest ciężko zaatakować go. O Jezus. Ale daleko zapisałem. Co ja zrobiłem w ogóle? O nie, czemu ja nie zapisałem gry sobie? Ja taki pewny idę, dam sobie radę. No, muszę powtarzać znowu to. No, dawać na mnie klosy. I jeszcze raz te jaszczuro ludzi muszę zabijać, kurde. No nie wierzę w to, nie? Co się stało? Teraz spadam. O la 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 la. Bezimienny, ty cioto. No, zapraszam pana do tańca. Szkoda, że oni się od razu grupami ruszają, ale... Przynajmniej jakieś małe wyzwanie mamy. Z taką grupką jaszczuro ludzi, od razu zapis robię, nie ryzykuję, pieprze. Bo to będzie ten cholerny golem. O Jezu, jak ja nienawidzę golemów, jak ci podbiegnie i pierdzielnie w łeb. No jeszcze fireballami, nie? Takie skóry w ogóle. Jakiś kurde ołtarzyk mały, srebrne naczynia, skarby w sumie może jego takie. Skórzany mieszek, patrzcie, tu jakiś runa moc, czekajcie, może jakiś jednoręczny fajny. Słabiutko. Już taki myślałem, mówię, o, może jakieś fajne, może coś fajnego wypadło. A właśnie, tam u tego smoka zna... O kurde. Aha, to pojedyncze, dobra, dawaj. U smoku znaleźliśmy tamtego smoka, znalazłem tablicę taką i zręczności, dobra. Znaleźliśmy też troszkę skórzanych mieszków. Że sobie od razu je otworzymy. No i hajsu nam się trochę nadrobiło. Zobaczmy kolejną jaszczurkę. No chodź, chodź malutki. Tam jeszcze jest chyba jeden, tam u góry jaszczuro człowiek. Dobra, zapis, bo zawsze takie potworki lepsze jak zabiję, to warto zapisywać, bo to jest później Lipton. Nie, zobaczmy. Tam jeszcze jakiś jaszczuro człowiek czeka na mnie. W sumie jaszczuro człowieki, oh shit! Co, tu nie ma smoka? Czyli ja się chyba pomyliłem ze smokiem. La 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 la, nie wal fireballami. Ty chamie walony w dupę. Czemu? O nie, o nie. Ja zawsze z tymi golemami tu miałem przeżycia.
Jak śmiesznie czasami oni wywalają w powietrze, że masakra. A nie, tu jest chyba ten smog. Tylko tu ja podszedłem tą boczną ścieżką, żeby tu te powybijać i zabrać pierścień, który jest pierścieniem życia bodajże, z tego co widzę. I tu w sumie jest takie ogniste coś, czyli można powiedzieć, że to jest taki pseudo wulkanik, czy nie wiem, w cudzysłowie stylu. Także myślę, że spokojnie tu chyba będzie smog. No tak mi się wydaje, że tu powinien być smog, no kurde. Tylko, no właśnie, jest dalsza droga, także tu będzie na bank smog. Tylko po prostu tam jest taka poboczna miejscówka, gdzie można pierścionek zdobyć i troszkę expa. Także spokojnie, spokojnie. Wszystko pod kontrolą. Z tym smokiem akurat nie będzie problemu, bo puszczę Demona i będzie po sprawie. I ten z tymi fireballami, no już mi nie denerwuj, ziomy. Kolejny poziom. Na szczęście udało mi się zabić tego golema. I nie wywalił mnie w powietrze, bo mi się zdarzyło raz, że spadłem na sam dół, jeszcze nie zapisałem daleko. Musiałem powtarzać, aż mnie wkurzyło to. Teraz mam nauczkę i co jakiś czas sobie zapisuję zawsze. No to śmieszne było, tak fajnie zleciałem na sam dół i tak nie i zabiło mnie nagle. Nie było szansy, żebym przeżył nawet. No i Smoczuś już sobie tam stoi i czeka na naszego bohatera. Dobra, bezimienny, to trzeba zdjąć niestety naszą piękną kuszę, żeby założyć te piękne oko i nosa. Robimy save all. Save all the game i lecimy. Smoku, cześć. No i oczywiście słuchamy rozmowy. Trudno uwierzyć, że nadal znajdują się ludzie gotowi poświęcić własne życie. Nie przyszedłem tu z wizytą towarzyską. Uprzejmości musimy chwilowo odłożyć na bok. Chyba nie chcesz mi powiedzieć. Nie tak szybko, przyjacielu. Mam ze sobą oko i nos. Gdzie jest twój skarb? Każdy smog ma miejsce. W miejscu, do którego nigdy ukryłem swoje... Kim jesteś? Nazywam się Feomatar. To wszystko, czego się o mnie dowiesz. Spalę cię na popiół, gdy tylko wyrwę się spod władzy oka. Kto wam rozkazuje? Kto was tu przysłał? Naszymi czynami kieruje nasz pan i jego słowo mocy. Wkrótce nikt nie zdoła oprzeć się jego woli. Jego ramię sięga daleko poza królestwo umarłych. Duchy nocy gromadzą się wokół, oczekując jego nadejścia. Wkrótce zostaniecie pokonani. W porównaniu z nim nawet nasz pan nadejdzie, by wskrzesić wasze ciała z popiołów. Oku stra... Wiecie, na razie mu zbyt dużo nic nie robię, że weźmiemy sobie naszego kochanego, tak jak już mówiłem wcześniej, tu się opyla wziąć demona. Demon, bierz go panie. Bierz go sługo, znaczy się panie, co ja powiedziałem w ogóle. Bierz go sługo, a my sobie ogarniemy na spokojnie nasz nowy, stary amulet, kuszę. No widzicie, jak go ciupie ten demon, my możemy mu pomóc. Elegancko, 5000 expa, no. Profesjonal. Dostajemy łuski, smoczą krew. Zabijemy swojego przywołanca, bo go nie potrzebuje.
I jak wiecie, każdy smok ma swój skarb, a ten smok ma tak dziwnie schowany, bo jest bardzo w łatwym miejscu do zdobycia skarb. Zaraz wam zademonstruję, jak się można dostać po skarb tego pięknego Feomotora. Feomotora. Jeden piesek go zwał, tak zwał. Czekajcie, trochę się zgubiłem. Gdzieś pamiętam, że była taka półka skalna, po której się wbijało do góry. Tu chyba. Wiem, że gdzieś tutaj można było wejść właśnie do góry. I ten skarb jest właśnie gdzieś tam u góry ukryty. Poczekajcie, zaraz ogarniemy to. No skarb jest tam u góry, jak jest ten krąg tutaj. Tylko nie pamiętam, jak się tam było dostać, ale chyba tędy właśnie, no. Jakoś tu tymi bocznymi. O, ładne, po cegiełkę już widać skarb. Tak jak mówiłem, jest tutaj skarb. Bardzo łatwo się do niego dostać. Mam nadzieję, że gnie skaszuje. Co ja zrobiłem? Czemu nie mogłem zapisać gry i zrobiłem nowa gra? O ja... Nie zapisałem jeszcze chyba gry po zabiciu smoka. Nie chcę nowej gry, no. No Jezu, o Jezu, sorry za to. Się pomyliłem i przez głupotę zamiast... Miałem, zawsze się na pierwszym zapisywało, chciałem zapisać. No i się zepsuło, kurde, no. Co możemy zrobić? Dobra, bujaj się, nie mam ochoty z tobą gadać. No nie, dopiero przed walką ze smokiem. No nie, cholera. To pominiemy sobie tą rozmowę i szybko go użyję demona, dobijemy go szybko i ogarniemy sobie ten skarb cały. Dobra, gadaj, Feomotorze, sobie co chcesz. Kto cię przysłał? To było dobre, nic mi nawet to nie zrobiło tego. Parsknięcie. Demonie, bierz go. Pomóżmy mu zabić tego Feomotora. Tu jest. Ładnie, dobity Feomotar. Serducho mamy. Czekajcie, escape. No i teraz jest zapis na przykład. A jak byłem na skałach, to nie mogłem zapisać. No ale dobra. Never mind. Idziemy po skarbuch. W razie co mam zapisane już po walce. Sorry za tą moją głupotę małą. Pełno skórzanych mieszków tu jest. Dobry, długi miecz. Same pyszności, czarna ruda. Ale mniejsza o to, wracamy i naprawmy sobie nasze oczko do zamku. Dobra, i naładujemy sobie oko i nosa. Niech moc będzie z tobą. Jestem ciekaw, czy w ogóle ktoś może mi siły bardziej podszkolić. Tutaj z tych obecnych panów, czy ktoś uczy jak sensownie siły, może? To przecież oczywiste. Hej, ty! Zobaczymy, czy u tego będę mógł się podszkolić bardziej. Nie mogę cię. Aha, 90. Nie mogę. Szkoda, że maksymalnie 90, ale mam nadzieję, że jest jakiś lepszy trener siły, nie tylko ten pan. Właśnie mi się przypomniało, że jedno zadanie musimy zrobić. Związane z podawaniem jedzenia. I miecz oddajmy Ferosowi. Znalazłem twój miecz. Hej ty! Pokaż mi, jak udoskonalić swoje umiejętności. Siła plus 5. Na jaki żal, nikt nie może powyżej 90 mnie uczyć.
Ci 10 punktów siły muszę jakoś magicznie uzbierać przy pomocy smoczych korzeni magicznych. Pokaż mi swoje towary. Nie no, nie chcę nic, dobra. I tu się kimniemy do wieczora. Ponieważ dopiero wieczorem będę mógł zrobić tego jednego questa tamtego. Związanego z jedzeniem dla tamtego strażnika, który pilnuje lochów. No i lecimy teraz do tego pana. Załatwimy sobie do tego kościora. No cześć, Geralt. Jestem, masz kiełbasę. Masz serek, masz szyneczkę. Mięsko. Zupka. Jeszcze raz kiełbasa, jeszcze raz ser. Drugą szyneczkę masz. Jeszcze chcesz? Dawaj, masz mięso. No i widzicie, 450 sztuk złota i dużo expa. Że za takie kościona naprawdę warto, trochę. Można powiedzieć, że darmowy ex za parę sztuk jedzenia i trochę hajsu dostajemy za to. No i dobra. Wszystko chyba jest cacy. Chwała Inosowi. Niech pałka będzie z tobą. W imię Beliara. Allah Akbar. No i lecimy. Benz. Już dwa smoki z naszej listy zostały wykreślone. Bezimienny sobie ładnie poradził z ekipą. Z ciekawości, czy zobaczę tutaj w lesie, czy jakiś potworów nie porespiło. No zawsze to jakiś tam ekspy dodatkowej. No patrzcie, cieniostwór. A bodajże Buster będzie płacił nam za rogi cieniostworów potem. My rogów cieniostworów nie możemy chyba mieć. Patrzcie, tam kogoś chyba biją. Aha, cieniostwora chyba. Great, kurde, fucking great. No czemu ja nie zapisywałem gry? Po co się do tego lasu pcham, no? Ja to mam, kurde, pecha. Dobra, mniej więcej wiecie, że tu jest skarb. Tam jest nic, nie ma dla mnie wartościowego też, że ja już wracam do zamku. Nie chcę mi się tych mieszków zbierać i otwierać tego wszystkiego. Ja wracam do zamku po prostu. Okej, nosa naładowane. Muszę powtórzyć niestety zadanie z Tengronem, czyli dawać mu żarcie. I zapisać po tym, bo ja idiota nie zapisałem. Masz miecz. Jeszcze z udarem możemy pogadać o Sengracie, czy tam, jak mu tam było. Że znaleźliśmy martwego. No to zaraz. I ruszamy do kolejnego smoka, jeśli nie będę, kurczę, bawił w wybijanie. Bo tak czy siak nie jestem pewien, czy w ogóle będę miał szansę nosić tą smoczą zgubę, jak nikt powyżej 90 siły chyba nie uczy, nie wiem. Może Harad z Korinis będzie nas uczył, ale no to nie wiem, zobaczymy. Może się douczę tych 160, może nie wiadomo. Dobra, żart cię dał. Znaczy się, żart cię dałem, HS dał i expa dał. Kimniemy się. Chwała Inosowi. Dobra, zamknij dupę. Udar, mój drogi. Niech tam twój udar mózgu. Hej, ty. Sengrat nie żyje. Na razie, pało. Co mamy zadanie? Amulet Tengara, łowcy smoków. Polowanie na smoki. YOLO! Skaczemy na banie. A jakże, kurde, a co się będziemy bawić, nie? Co my możemy zrobić?
Wiem, że możemy bodajże... Zdobędziemy na bank ten amulet Angara. To jest jedno z zadań, które jeszcze możemy zrobić. Możemy też zrobić... zabić smoka tam przy okazji. Patrzcie, tu jakiś orków trochę narespiło. No i możemy iść na smoka kolejnego. No zobaczmy, co tu będzie za impreza, jaki spluje na siebie. O Jezu, wszyscy. Naprawdę wszyscy, nie mogliście pojedynczo jakoś. No, wezmę pełne życia, bo mam dosyć bawienia się, kurde, tutaj. Bierzemy szybko miksturę szybkości. I na kurty... Salta. Kolejna mikstura, zapis. Co już myślę, że się nie opłaca mi tego levelować i zbierać punkty nauki, jak w sumie za bardzo nie mam na co to wydawać potem. Jeżeli będę mógł siły się podszkolić, no to wtedy w porządeczku, a tak czy siak jeszcze kilka levelów na bank mi wpadnie, zabijając smoki. Oczywiście kolejna ekipa. Kurde, lecimy równo z nimi. Trochę się ich tu narespiło, nie powiem. Ale teraz pójdziemy oczywiście zdobyć amulet Angara. A później się oczywiście wrócimy. I załatwimy sobie smoka z bagien. No i na co tutaj porespili tych gnoi? To ja nie wiem. A jakoś się nam udaje wybijać te wszystkie ścierwa. A priorytetem jest zdobyć na amulet Angara. I pozostanie nam się wrócić i zabijemy sobie jeszcze może w tym odcinku drugiego smoka, czyli tego z bagien smoka. Tutaj widzę, że się nic nie porespiło. Czy mamy czystą drogę? Już nie pamiętam, czy tu w jaskini coś będzie. O kurde, smocze zębacze. Fuck. Gówno, no. Chodź, chodź, smocze zębaczu. Do nogi. Muszę pojedynczo, bo w grupie mnie denerwują i padnę jeszcze. No, zapraszam, chodź.
Dobra, pełnia życia. Lecimy dalej. Mam nadzieję, że więcej takiego wkurzającego ścierwa tutaj nie ma. Mam też w Gotyku jedynce tu jakaś jaskinia była. Był tam taki cieniostwór dziwny. Oho! A propos cieniostwora to był. Czego tu nie znajdę? I co my tu mamy w ogóle? Jakiś kufer. 50 bełtów, no naprawdę, super, super, no normalnie. Normalnie warto to było tego zabijania potworów tylu. A tutaj jakieś śmieci i trochę wytrychów. No, super, super. Nie powiem, dobry deal. Patrz, jest kur Angar, któremu pomożemy zdobyć amulet, który znajduje się tutaj w jaskini. Załatwimy jeszcze tu szkielety. Jak tu już są, to dobra. A może jeszcze te szkielety. Ja to jestem. Mówiłem, że nie będę nic wybijał nic ani nic, a biegam i wybijam. No ale nie mówię. Jak coś będzie po drodze przy okazji czy coś, to zabiję. Tu mamy wodę i miksturę, której nie mogę podnieść, ale mogę, dobra. Kolejna pełnia życia, walniemy sobie zapis. No i pogadajmy z Angarem. Coś nie tak? Coś. Co się kryje za tymi skałami? Coś złego, wyczuwam to w moczu, idziemy. Będzie jaskinia ze szkieletami. W jedynce, jak pamiętam, był tu taki strażnik, którego trzeba było zabić zwojem. Nie zamrozisz mnie, magu. Fajnie, miał miksturę ducha, czyli dodatkowa mana. Mimo że paladyn, to zawsze na runkę będę mógł sobie używać. Zobaczmy. Prawo, lewo, prawo, wow, 5 sztuk złota, a normalnie lot życia mojego. No i oddajmy amulet Kor Angorowi. Chwila. Znalazłem twój amulet. Co zamierzasz teraz zrobić? No i trzymaj się, Angar. Zobaczmy jeszcze kuferek. Wow, super laska, rozpierduchy. Wypijmy sobie eliksir ducha. Podleczmy się. Może było tu coś wartościowego z tych amuletów czy coś? Nie. Dobra, never mind. Lecimy teraz oczywiście na kolejnego smoka bagiennego. Najłatwiejszego ze wszystkich. No, panowie, szkieleci mi tu. Poszukiwać, co? Lol, zabił mi tego. Skąd tu się poszukiwać, że to jest ciekawe. To jest menzurka i runa bodajże, która daje nam... Jakiś, to jest chyba lodowa lanca nawet. Lodowa strzała, no. Taka prosta ta. No ale... Na kij mi to. No i zabijemy jeszcze może tego bagiennego. Albo w sumie może jeden smok na jeden odcinek będzie sensownie. Może bez kitu będzie sensownie zabijać innego smoka na jeden odcinek. Ile mam? 51 punktów nauki. Można by fajnie siłę przypakować, ale nie wiem u kogo. Może Diego nas przeszkoli. Ale oczywiście w Corini co nie? To potem może nas przeszkoli co nieco. Jeżeli chodzi o siłę. Przynajmniej tylko mam nadzieję. Wtedy bym mógł założyć sobie smoczą zgubę plus podszkolił dwuręczną i myślę, żeby było sensownie.
A jak na razie, ile poziomów mi już się uzbiera, to wszystkie te punkty nauk zostawię sobie na to właśnie na tą chwilę. Jeżeli rzeczywiście się okaże, że będę mógł. I wtedy to już będę w ogóle pro elo i nikt mnie nie pokona. O, patrzcie, Koranger jednak sobie tutaj przyszedł na ten, do chaty Kawalorna. No tu można oczywiście spotkać znaną nam grupkę Roda i Cifera. Oczywiście wiadomo, najemnicy. Teraz oczywiście łowcy smoków wielcy. Super pancerze wywalone. Zobaczcie statystyki, dzięki za uwagę, do następnego i trzymajcie się, hej!